Także jesteśmy na dnie jeziora Makalania w tej chwili. Po walce z kurde Yeti spadliśmy na samo dno i jakimś cudem, nie wiem... Rozumiem, że to woda była zamarznięta, a pod spodem, nie wiem, jest przestrzeń. Jesteśmy pod lodowym jeziorem, nie sądzisz? Może. Popatrz, to dół świątyni. Spadliśmy z wysoka. Zastanawiam się, co teraz. Co teraz? Najpierw działasz, a dopiero później myślisz, tak? To znaczy, czy mógłbyś być choć trochę bardziej odpowiedzialny? Wszyscy na tobie polegamy, wiesz? To ochrzan? Nie, to tylko sugestia. Powinieneś pokładać ufność w swoich przyjaciołach. Lecz nie powinieneś oczekiwać, że ktoś będzie cię chronił przez cały czas. Powinieneś to dobrze zapamiętać. Czy to ochrzan? To porada. Tak jak mówiłem wcześniej, ogólnie jedynym minusem tej gry jest chyba ten bohater, którym sterujemy. Moim zdaniem jest naprawdę głupi, moim zdaniem, po prostu nazywając rzeczy po imieniu. Jest głupi. Już nie uciekajmy się w taką poprawność polityczną, żeby nie móc tego powiedzieć. Waka, mógłbyś się rozchmurzyć? Zrobiliśmy tylko to, co musieliśmy. To nie jest ważne, nie rozumiesz? Zawsze kroczyłem ścieżką Yevonu. A teraz jestem zdrajcą. Jak to się mogło stać? Cholera. Nie jest to też wina Riku. Nie wiesz, jak ja się teraz czuję. Fuck, zamknięta, kurde, niewidzialna ściana, nie mogę wejść. Tak, jeszcze witam. Sorry, Yuna, myślałem, że pogadamy. Yuna się niedługo obudzi, Kimari to wie. A może się przesunąć, bo tam jest skrzynka. A będziesz brał to, co jest w tej skrzynce? Jestem pewna, że z Yuni wszystko w porządku. Normalnie oddycha i w ogóle. A co z Lulu i Waką? No cóż, Waka jest w szoku. Ale nie można go za to winić. A Lulu, cóż, jest dokładnie taka jak zwykle. Jest taka opanowana. Uważam, że jest bardzo dojrzała. Też tak myślę. Cóż, daj mi jeszcze jakieś 5 czy 6 lat. Ona ma paręnaście lat, to nie, dosłownie. Kimari, jak my się stąd wydostaniemy? Nie zmieniaj tematu. Wespniemy się. Kimari, ty też. Zdobędą tylko ci, którzy spróbują. Sądzę, że ma na myśli, że musisz mocno się starać, jeśli chcesz być taka jak Lulu. Dobra, będę się starać. Kimari uważa, że Riku powinno pozostać Riku. Kimariego nikt nie pytał. Czy chcesz powiedzieć, że nigdy nie będę taka jak Lulu? Jak możecie się śmiać w takim momencie? W ogóle dobrze, że wszyscy przeżyli, nie? Taki upadek. A ten dalej się rozczula, że tam... Yevon? Chciałem porozmawiać z mistrzem Simurem o tym, co powiedział Lord Driscoll. Chciałem przekonać go, by oddał się w ręce sądu Yevonu. W zamian za ślub? Tak, jeśli to by miało pomóc. No i co powiedział Simur? Nic nie powiedział. Teraz sądzę, że to nie było tego wszystkiego warte. Powinnam wam powiedzieć, co zamierzam zrobić.
wystarczy. Rozpamiętywanie przeszłości jest daremne. Nie musisz tego mówić w taki sposób. Wolisz tracić czas wysłuchując jej utyskiwań? Nie musisz tego mówić w taki sposób. Naszym najważniejszym zmartwieniem jest teraz pielgrzymka Juny. Chcesz dalej iść? Tak. Ale myślisz, że Yevon na to pozwoli? To nawie podarowują moc przyzywaczowi, a nie nauki czy świątynie. Jeśli te spróbują nas powstrzymać, przeciwstawimy się Yevonowi, jeśli będziemy musieli. Nie mogę wierzyć, że to powiedziałeś. Na mnie nie liczcie. Musimy odpokutować, aby zmazać z siebie grzechy, które popełniliśmy. Oczywiście nie, żebym kiedykolwiek lubił mistrza Seymoura, co nie? Nie ma mowy, żebym mu wybaczył fakt zamordowania Lorda Jeskala, czy też tego, co chciał też zrobić na mnie. Ale mimo wszystko my, przeciwstawiający się Yevonowi, zgrzeszyliśmy i wciąż musimy za to odpokutować. Musimy pójść do Bevel. Porozmawiamy z mistrzem Miką i wyjaśnimy, co się wydarzyło. Sądzę, że nie ma innego sposobu. Zgadzam się. Sir Oren? Czyli decyzja podjęta. Pójdziesz tam z nami? W końcu to ja jestem sprawcą wszystkich kłopotów. Tak właśnie. Zawsze możesz liczyć na to, że Auron wszystko pokiełbasi. No dobra. Kimari zaryczy, Auron pobiegnie, a... Nigdy was nie prosiłem, żebyście za mną łazili. Ale właśnie po to są przyjaciele. Nie? Tak. Dziękuję. Przyjaciele, ha? No, ludzie, jak możecie się zachowywać tak, jak gdyby nic się nie stało? A jak ty możesz tak przeżywać? Musicie mieć chyba nerwy ze stali. Jesteś zbyt nerwowy. Posłuchaj pieśni i uspokój się. Dobra. Chciałem po finalu zagrać jeszcze najpierw w jakąś platformówkę 2D. Taką tradycję sobie ustaliłem, bo fajnie lubię, uwielbiam w zasadzie te gierki. I mam na celowniku The Messenger. Zajebista. Jako taką przerwę między czymś ważnym i potem właśnie Dark Souls 1, potem znowu jakąś platformówkę. Miejmy nadzieję, że Dark Souls 2 będzie mi się chciało. Że mnie nie wymęczą za bardzo tą jedynką. Is that coming from the temple? Skąd ona dobiega ze świątyni? Tak, to dar od Yevona, uspokaja serca wiernych. Zajebiście. I to znowu z wszystkimi pogadać teraz? Nie czujesz czasem czegoś dziwnego w powietrzu? Jakiejś złej atmosfery czy coś? Owszem. Tak, myślałem. Kto to śpiewa? Navia. Navia, że co? One potrafią śpiewać? Oczywiście, że potrafią. Nie bądź niemądry. Przyjaciele. To pierwszy raz, gdy ktoś spoza Albet mnie tak nazwał. Jestem pewna, że mistrz Mika nas wysłucha. To miejsce teraz pachnie inaczej. Kimari nie wie, czy to dobrze, czy źle. Dobra, skrzynkę dawaj. Sfera. A my właśnie chyba też żeśmy tyle sfer poprzechodzili. Zaraz zobaczę. Ukrytą skrzynkę znalazłem. Jack zwykle to śpiewał. Tak, i nie mógł przestać. Ale na pewno nie tak dobrze jak tu teraz. Kolejna cecha, którą odziedziczyłeś. Co? Słuchałeś tego? Mm-hmm.
Czy mógłbym mieć choć chwilę prywatności? Twoje nucenie przypomniało mi o Spirze. A, no tak, nie pochodzisz z Anarkand, prawda? Tęsknisz za domem? Może. Powiedz, jak się w ogóle dostałeś do Zanarkand? Sin? Tak właśnie myślałem. To dowód. Sin był łącznikiem między Zanarkand i Spirą. Co oznacza, że jeśli zabijemy Sina, nigdy nie będę w stanie wrócić do domu. O! Ten Sauron ma... Ten Auron ma już tak dosyć tego gówniarza, że chuj. On po prostu obiecał jego ojcu, że go będzie obserwował tam, będzie się nim zajmował czy coś. Śpiewanie ucichło. Tam coś jest. Podłoże. Toksyny, uwaga. To wtedy zdobyłem pewność, że Sin naprawdę był moim staruszkiem. Po raz pierwszy faktycznie w to uwierzyłem. Pieśń. Ty też jej słuchałeś. Co tym razem? Zanarkand. Też tęsknisz za domem, co? To już nie jest twój świat. Teraz jesteś Sinem. Teraz jestem starszy, wiesz? Wiem. Chcesz to zakończyć. Znajdę jakiś sposób, obiecuję. Ja chyba od razu wyłączę ten multiplayer w Dark Soulsach. Bojąc się hakerów i innego shitu. No nareszcie. O fucking. Jakaś pustynia chyba. Dalej nie mogę zagrać w Blitzball. O shit. Jak tam dzisiaj wam dzień? Co jest dzisiaj w ogóle sobota, nie? Ja wstałem, śniadanko szybkie, zakupy szybkie, odcinki, montowanie, obiad i jestem. Gdzie ja jestem? Tym razem ci wybaczę. Zachowuj się choć przez chwilę, dobra? O, skrzynka. Ostatni dzień wolnego zawsze jest taki, kurde. Mało czasu jest. Potem idę na 3 dni. O, shit. O, co to za gówno?
I co, ja sam jestem? O kurwa. Zu. Łojok mi zajebał. Ale Auron przychodzi. Kurwa, no bardzo. Dobrze się czujesz? Lulu też się znalazła, zajebiście. Ciekawe, ile to gówno ma życia. Tak, wiem, że chcecie się nade mną jeszcze trochę bardziej poznęcać. O, nie dość, że kurde gra mnie będzie gnębić pewnie tak, że nie wytrzymie psychicznie, to jeszcze wy przyjdziecie. Może jednak rzucimy spowolnienie na niego. Właśnie nie mogę zmienić, bo nie wiemy teraz nic o nim. Ogólnie to bardzo się zapatruję na to Dark Soulsy, bo to będzie taki, kurde, no taka wyprawa. No, kurde, zagrałbym, no nie, już nawet, ale no gramy w to co innego, potem trzeba zrobić przerwę na jakąś inną gierkę. Na tego Messengera czekałem też już od kilku lat, więc bardzo... On zresztą wyszedł parę lat temu, ale nie grałem jeszcze, więc chciałbym zagrać. A potem zaczniemy wielką podróż. Gdzie reszta? Jeszcze ich nie spotkałem. Nie powinniśmy się nigdzie ruszać, jeżeli oddzieliliśmy się od reszty. Czekaj tutaj, jeśli chcesz. On nie czeka. No właśnie nie wiem, w sumie nie mówię, że się jakoś martwię czy coś, nie? No bo przecież to ma być faza. Ewentualnie właśnie nie chciałbym za długo błądzić, coś w tym stylu. Jesteś sam? Gdzie jest Yuna? Do cholery. Najpierw straciłem Yunę, a później zostałem zaatakowany przez machinę. Co za dzień. Kolejny podręcznik Albert. Apteczka pierwszej pomocy Albert, pozostawiona przez Albert, by mogły z niej korzystać osoby podróżujące przez pustynię. Jakże miło ich ze ich strony. Napój Albert razy 8. O, Kimari tam chodzi. No chuj z nimi, idziemy zobaczyć tu. Albo nie, dobra, bo tam chyba się idzie dalej. Ogólnie patrzę na zabawę w Dark Souls jako na jakąś taką, kurde, poważną przygodę, wiesz, taką typową, taką właśnie jakąś gotikową, czy coś, taki, kurde, coś mocnego, no nie, że to będzie coś.
No wszystko jest do rozkminienia, nawet bez czatu bym sobie dał radę, wiadomo, nie? Ale na pewno będę próbował rozkminiać wrogów i tak dalej. To będzie fajne, bo będę próbował to faktycznie rozkminić, o co chodzi, jak ich pokonać. Spróbuję się jakoś, kurde, wiecie, skupić może na tym, żeby faktycznie to zrobić dobrze, nie? Nie będę latał jak kurczak bez głowy. Trochę się nie mogę na to doczekać, to prawda. No też trzeba przyznać, że trzeba mieć do tego odpowiedni jakiś, powiedzmy, klimat, no nie, wmontowany. To są rzeczy, których nie robi się zawsze, nie? Tak samo jak zwlekałem z Wiedźminem 3, żeby w końcu przejść, usiąść i przejść. Zaczynałem chyba z 5-7 razy, no nie, i dochodziłem do tego samego miejsca. I mówię, nie, to nie jest moment na to. I dopiero później gdzieś tam w końcu przyszedł moment, że dobra, teraz mogę w to grać. I grałem, nie? I przeszedłem. Ja przynajmniej tak mam. Gdzie ten drugi? Może powinniśmy zmienić, kurde, ten tryb ferworu. Albo nie. Albo jednak lepiej nie. Kimari akurat jest nam zbędny. Powtarzam to non-stop. Yuna zniknęła. To nie twoja wina, Kimari. Co to jest? Co to jest? What in the fuck is this? No będę się długo zastanawiał, jaką postać sobie stworzyć i chyba sobie troszkę tam poczytam o tworzeniu postaci samym, żeby nic sobie nie spoilerować, ale o samym tworzeniu postaci może. Żeby wybrać coś zanim faktycznie do tego zasiądę, żeby to też nie trwało nie wiadomo ile. Spróbujmy oślepić, nie wiem czy to ma w ogóle kurde oczy. Udało się. Złamiemy siłę. Tu chyba damy jednak Lulu. Ładnie. Gdzieś tam ma oczy, bo oślepienie zadziałało. Albo może jednak powinienem zmienić to faktycznie. O kurwa. Zjadko. No ale ten gołodupiec nie brzmi najgorzej. Sorry. Szczerze mówiąc.
Lepiej chyba samemu wszystko, o wszystkim decydować. Od samego początku. Kurde, nie zadziałało. Ile to gówno ma życia? Siema, dziubdziuś, witam. Kurde, nie mogę go oślepić już. Gdzie jest ten, kurde? Gdzie jest ten napój Albert czy coś? Aha, to mega napój się nazywa po prostu, ale bombastyczne, o kurde. Dobra, na razie weźmiemy większy napój. Dammit. No, ten gołodupiec brzmi najlepiej, to faktyczne jest. Właśnie nie wiem, co to jest za kurde, co to, nawet nie wiem, ile to ma życia. Nie wiem, ile mi zajmie zabicie tego. Spróbuję coś jeszcze wykombinować. Próbuję to oślepić. Ale nie idzie coś. Weszło. No to teraz mogę wziąć ten mega napój. Czy tam mega napój. Przywraca 2000 punktów życia każdej postaci, jaki zajebisty, nie? Kurde, czekaj, ile to ma życia. Szkoda, że nie mam nikogo, kto ma sensor teraz. Znaczy, pewnie mamy jakąś broń, która ma sensor, ale teraz zmienianie tego to nie ma, nie wiem, czy ma sens. Co tu się dzieje? Co to za wymysły? Allow me. Jestem zawiedziony tymi ferworami właśnie tymi ogólnie mieczowymi, magiczne tylko się wydają sensowne. O. Home run. That's how it's done. A Tidus? Kurwa, nie ma Tidusa. O, jest. Poczekam, aż zdobędziemy wszystkich członków drużyny, to rozdam te sfery, bo widzę, jak widzimy, mamy sporo, nie? A przed chwilą mówiłem, że chujowe, nie? No ale jeżeli chodzi o te, o damage, to słabe. Dwa razy więcej czasami tylko daje damage'u. Coś mi chyba przeziębienie bierze, kurde. Wolałbym nie. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.